wyleciałem. O kurcze. Moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku, tym razem z niesamowitej gry, jaką jest Drift 21. Zobaczcie, czym sobie jeżdżę. Kto poznaje ten samochód? Jest po takim tuningu, że chyba nikt już nie poznaje, no nie? O, zobaczcie, nawet dostałem brązowe trofeum, a tak się rozwaliłem. Słuchajcie, Drift 21 to jest gra, która mnie po prostu zmiażdżyła, jeśli chodzi o sposób, w jaki się tutaj driftuje. Słuchajcie, bo muszę się skupić. Gram na kamerze, na której nie lubię driftować, bo nigdy jej nie ogarniam dobrze. Na tej kamerze się bardzo źle driftuje. Jak przesiądziecie się z Fordzy bezpośrednio tutaj, to będziecie mieli takie: to jest coś, nie da w ogóle grać. Dlatego, że tutaj mamy bardzo fajne, symulacyjne wrażenie z driftingu. To jest moim zdaniem symulator driftingu. Ta gra była opracowywana z prawdziwymi drifterami, słuchajcie. Mają swój samochód driftowy i na podstawie swoich takich doznań z jazdy próbowali odwzorować handling w grze, taki stuprocentowy. Co wy na to? Jest niesamowita. I próbuję teraz na takiej kamerze dziwnej driftować z tyłu, tak jak gramy na przykład w Fordze. To dlatego, żeby wam pokazać, co się tutaj dzieje z tym samochodem, jak się driftuje. I powiem wam, jak ja oglądałem sobie gameplaye z tej gry, to miałem takie same odczucia, jak wy macie teraz. Że ta gra, okej, no grafika jest taka sobie, samochód jest fajny. Widać, że gościu coś tam zarzuca dupą i właściwie co? I właściwie tyle, nie? Widzimy, jak gościu cały czas powtarza ten sam tor. O co tutaj chodzi? I też miałem takie odczucia, no nie? Że ta gra jest taka, no... Już to gdzieś widzieliśmy. Jest parę takich driftowych symulatorów, znaczy może gier driftowych na Steamie, które możemy sobie kupić, które możemy sobie przetestować, i nie są one jakieś wyjątkowe. Już to gdzieś widzieliśmy. Takie same miałem odczucie wcześniej. Ale wiecie co? Jak spróbowałem tej gry, to się troszeczkę zmieniło. Zresztą oglądałem stream u Marquisa, który też sobie driftował w tej grze i był zachwycony nowym handlingiem, który został poprawiony w czerwcu tego roku. I teraz driftuje się naprawdę przepięknie. I ja sobie wbiłem do niej i myślę, że tak z godzinkę mi zajęło, zanim sobie ogarnąłem handling. Teraz jadę taką BM-ką już hardkorowo stuningowaną, która praktycznie sama gra. Ale też możemy sobie zbudować samochód od podstaw, totalnie od podstaw, jeśli chcemy. I to budowanie też wygląda niesamowicie. Za chwilę wam pokażę, co i jak. Gram w ogóle sobie teraz na nowej kierownicy od Fanateka, właściwie na nowej bazie, bo kierownicę to już pewnie poznajecie. Ale zobaczcie, to jest baza CSL Direct Drive. To jest mój pierwszy Direct Drive. Porównując do mojej poprzedniej bazy, tutaj jest zdecydowanie szybsza i bardziej precyzyjna reakcja na to, co się dzieje w grze. I w Drift 21 macie niesamowite efekty force feedbacku, że no dosłownie wyczujecie samochód za każdym razem, jak będziecie wchodzić w zakręt. I pewnie teraz sobie pomyślicie: ale Luce, gdzież jest symulator Assetto Corsa? Grałeś w Assetto Corsa? Pograj sobie w Assetto Corsa. Co, ty nie grałeś w Assetto Corsa? No grałem i powiem wam, że tam, żeby tam dobrze driftować, to na tamtą grę trzeba poświęcić kupę czasu. Dlaczego? Bo trzeba najpierw znaleźć odpowiednie mody, trzeba pobrać content managera, bawić się z tymi modami, a potem się okazuje, że jakiś mod się nie załaduje, potem się okazuje, że gra nie działa dobrze, że pobierzesz sobie jakiś swój ulubiony samochód i nie możesz grać. Bo co? Bo gra wiesz się, no i okazuje się, że ten samochód jednak nie driftuje fantastycznie. Czekajcie, bo... nie mogę tego zakrętu, on jest przesadzony. Dalej go nie złapałem. Muszę jakoś ogarnąć lepszy kąt, żeby tam wejść. I tak się zastanawiacie, no po co grasz w tą grę, jak jest Assetto Corsa? Tutaj macie od razu już gotowy produkt. Pobieracie grę ze Steama i gracie, i driftujecie, i latacie bokiem, tak? Tuningujecie swoją furkę i już, macie wszystko gotowe. Macie prawdziwe, realne samochody. Teraz jadę E36, taką mocno stuningowaną, ale wersja seryjna też oczywiście jest, jakbyście chcieli wypróbować. Także moi drodzy, ta gra już jest gotowa i tu nic nie musicie kombinować z jakimiś modami, wiesz, tam doszkolić się, co trzeba do tej gry, jeszcze może nauczyć się programowania. Nie no, przesadzam, ale w Assetto Corsie trzeba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby jakieś fajne mody ogarnąć. Najlepszym sposobem jest chyba znaleźć jakiś team, który cię poprowadzi
poprowadzi za rączkę i pokaże ci, co trzeba po kolei instalować. Bo naprawdę trzeba tam dużo czasu. Nie wszystko działa, no generalnie ja nie lubię takich rzeczy, że tam siedzisz przy jakiejś grze, przygotowujesz ją nie wiadomo ile czasu. Tutaj macie gotowe driftowanie i to driftowanie jest fantastyczne. Naprawdę driftuje się mega, mega fajnie, przyjemnie. Jakbyście grali na najlepszych modach w Assetto Corsa. Mówię wam serio, spróbujcie sobie, to sami zobaczycie. Gra jest teraz... Wow! Gra będzie teraz na promocji od godziny 19, od 2 września. Będzie na promocji minus 40% na Steamie. Także zainteresujcie się nią. Wszyscy posiadacze kierownic, co jest z tytułu obowiązkowy. No tylko tyle mogę wam powiedzieć. A jest was tutaj trochę, więc zainteresujcie się i sprawdźcie koniecznie. Rozwalają mnie te opinie na Steamie, gdzie goście mówią: ej, ta gra jest do niczego, handling tutaj nie działa, coś tam, nie potrafię driftować, ta gra jest trudna, coś tam, no nie? Patrzysz, ile ziomek driftował, ile grał w tę grę? Pół godziny. W pół godziny to ja, chłopie, przygotowywałem swój samochód do driftu w trybie kreatywnym, gdzie masz nielimitowaną ilość gotówki i możesz sobie tunigować jak ci się podoba, no nie? A tutaj jest jeszcze tryb kariery, o którym też zaraz sobie troszeczkę powiemy. I gościu w pół godziny ocenił grę, że gra jest do niczego i się do niczego nie nada. No kurde, no tak to nie. A mi zajęło tak 40 minut. Robiłem swój samochód, uczyłem się co dodawać, jakie opony wybrać, bo masz tutaj 3 mieszanki, twardą, średnią i miękką. Musisz sobie dobrać do swojego samochodu. I teraz jestem aktualnie na zawodach tak w ogóle i mam takie samochody, które no nie są zrobione przeze mnie. Są takie hardcore do driftu. O, nie trafię w strefę. Nie wiem czy zaliczyłem, zaliczyłem, okej. Okay. Takie hardcore driftowe, widzicie teraz jakiegoś Mustanga sobie wziąłem. I jakoś dziwnie lecę, bo jeszcze nie byłem na tym torze ani razu. O, to pewnie można nieźle ślizgnąć, tylko trzeba trójkę. Tak, i gościu już ocenił tę grę, że już się w nią źle gra. No, ja pierniczę. Przecież to trzeba naprawdę trochę czasu tu poświęcić, żeby raz przyzwyczaić się do handlingu, który no, generalnie każda gra ma inny handling, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Ktoś, kto gra w gry trochę, no to doskonale o tym wie. A gościu porównuje tę grę do jakiegoś CarX Drift Racing, gdzie tam jest totalnie arcade'owy sposób prowadzenia. Fajnie się tam driftuje, ale jest to taki totalny arcade. A tutaj macie symulację driftu. Robicie swój samochód typowo pod drift. Robicie, wkładacie mu wszystkie części tak, żeby auto latało fantastycznie i sobie je dopracowujecie. Wow! Jeszcze muszę jakoś inaczej wchodzić to za... kurde! Zresztą, pokażę wam jak to wygląda. Chodźmy sobie do garażu, ja już w trybie kreatywnym troszeczkę sobie posiedziałem. Przygotowałem sobie jeden samochód, żeby wam pokazać jak się go buduje. Tą jazdę, którą widzieliście przed chwilą, to była taka jazda, a na zasadzie chcę przetestować nowy tor, nowy samochód i tak trochę mi nie szło. Ale i tak, żeby driftować w taki sposób, trzeba tutaj w grze posiedzieć jakieś 2 godziny, żeby ogarnąć sterowanie i tak dalej, no nie? Więc totalnie nie rozumiem tych opinii, że tam ktoś po pół godzinie już stwierdził, że nie da się driftować, tak? Gdzie na pewno jeszcze nie stunigował swojej furki do driftu. No właśnie, a propos tuningu furki pod drift, zobaczcie. Tutaj jestem w trakcie konstruowania silnika rotacyjnego do RX-7 i ten samochód już jest tak wstępnie przygotowany. Nie mogę tego podnieść? Aha, chyba zablokował. A nie, inaczej klik. Samochód jest wstępnie przygotowany do driftu, widzicie, wszystko jest tutaj wywalone. Jeszcze nie ma tutaj zawieszenia driftowego, natomiast tu mam taki swój projekcik driftowy typowo. Czyli mamy tutaj zawieszenie regulowane. Tak jak gramy sobie w Fordze, no to nie wiemy, coś tam się wymienia w tym samochodzie, ale tego nie widać, no nie? A tutaj zobaczcie, wszystkie części możemy sobie zdemontować. Możesz sobie czekać, tutaj żeby zdemontować to, to muszę zdemontować wał napędowy. Pyk, możemy sobie gdzieś go pyk rzucić. I możemy sobie tu zamontować coś innego. Gra nas prowadzi generalnie za rączkę, więc jak ktoś tam nie umie mechaniki, to nie ma problemu. Możemy sobie wymienić tamten wał na wał sportowy, jakiś lżejszy czy z lepszych komponentów. I pyk. I wkładamy go i już, no nie? I tak samo mamy tutaj dyferencjał, ograniczony poślizg. I tutaj mam te wszystkie elementy niebieskie, które widzicie, to ja już powymieniałem w taki sposób, żebym mógł je sobie regulować. Bo jak później weźmiemy sobie samochód na dostosowywanie parametrów,
to tu później, w zależności od tego, jakie części zainstalowaliśmy, możemy sobie różne rzeczy pozmieniać. O, w oponach ciśnienie to możemy sobie zmieniać niezależnie od tego, jakie części zainstalujemy, ale mi na przykład zależało na hamulcach. I tak, siła hamulca ręcznego, stosunek siły hamowania, tutaj mamy chyba tył i przód, tak? I to jest mega fajne. ABS możemy sobie włączyć, co się czasami przydaje, chcemy lepiej dohamować. Przyspieszenie, tutaj mam tak ustawiony dyferencjał na przykład. Tutaj mam tak ustawioną skrzynię biegów. Geometria, trochę przy tym musiałem posiedzieć, a i tak nie wiem, czy te ustawienia są dobre. I generalnie grzebiesz tak przy tym swoim samochodzie i wszystkie te parametry, które tutaj zrobisz, łącznie z tymi częściami, które zainstalujesz, wszystko ma wpływ na to, jak driftujesz. Bo tak, początkowo jak tutaj mamy samochód, on jest przygotowany pod drift. Zainstalujemy sobie silnik, zainstalujemy sobie dyferencjał, idziemy i samochód nie driftuje. Idziemy na tor driftowy, samochód nie driftuje. Dlaczego? No bo się okazuje, że tutaj jest standardowe zawieszenie, tak jak miałem w tej BMC. Mi się totalnie nie potrafiłem nią driftować w momencie, kiedy miałem standardowe zawieszenie. I jak wymieniłem to standardowe zawieszenie na sportowe, tutaj jakąś inną przekładnię, tutaj dałem jakieś wahacze, nie wahacze, napinacze, amortyzatory, wszystko sobie potem, wiesz, dzięki temu, że zainstalowałem sobie te części, to mogłem sobie samochód poustawiać. Dodatkowo musiałem wziąć koło, wziąć je na wyważarkę, wyważyć, musiałem dobrać odpowiednią oponę, dobrać odpowiednią felgę, tu mam 17, można sobie oczywiście wrąbać tutaj, nie ma problemu, ziomek. Chcesz felgę nawet, możesz wsadzić i 19 i na to dać jakąś ogromną oponę, nie ma problemu, zobacz. Bierzesz sobie taką felgę, montujesz, nie? Ale żeby ją zamontować, najpierw musisz dać ją tutaj, nie wiem. I do tego musisz dobrać odpowiednią oponę, żeby, wiesz, żeby móc śmigać. I też musiałem sobie te opony i felgi powymieniać w mojej BMC. Także musiałem chwilę przy tym posiedzieć, bo ja nie jestem jakimś tam ekspertem i musiałem się dowiedzieć, co i jak to zrobić, żeby móc to ogarnąć. Mało tego, jak widzieliście przed chwilą, jak ściągałem to koło, to tutaj mamy możliwość zainstalowania dystansy. I zobaczcie, jakie mamy tutaj dystanse. Mamy 10 cm, chłopie. Możesz dać dystans do tego, do koła. Więc to się też wiąże z tym, że mamy nawet 120 mm. Możesz sobie dać dystansu, możesz sprawić, że te koła będą jeszcze bardziej wystawać z nadkoli. By tutaj mógłbym dać taki dystansik 10 mm, bo może 20 maksymalnie, by był lepszy spas, no nie? Możesz sobie w ten sposób samochodzik porobić, nie ma problemu. I tak, jak już sobie samochód zrobisz, dostosuje, to idziesz sobie na tor testowy i testujesz swoją furkę. Ja jestem obecnie w trybie kreatywnym, więc tutaj widzicie, że nic nie kosztuje to, co ja sobie tutaj robię, ale jakbyśmy byli w karierze, to byśmy musieli za to wszystko płacić. Dobra, i tutaj mamy, zobaczcie, ile torów. Mamy tak, wszystkie te polskie to są, no, polskie tory. Mamy tor w Koszalinie, mamy tutaj jakiś stadion, tutaj mamy nawet parking, sobie zaraz tam pójdziemy. I mamy japońskie słynne, najsłynniejsze tory driftowe, które możemy sobie wybrać. O, człowieku, żyć nie umierać. Wybieramy sobie, pyk. I tutaj moglibyśmy sobie wybrać jeszcze tryb wyzwań. To jest to, co wam pokazywałem wcześniej. To jest po prostu taki konkurs driftowy, gdzie musimy zrobić jakieś tam cele. Bardzo fajne to jest, bo trzeba driftować z głową. Trzeba sobie zaplanować ten tor, żeby odpowiednio go przejechać. Mega fajna sprawa. No i dobrze, jesteśmy sobie na torze driftowym. I tak w Fordzie zawsze driftowałem na tej kamerze o takiej, nie? Że samochód się obraca, to jest tak zwana kamera bok. Samochód się obraca i wiesz, w Fordzie no, nie masz takiego fajnego force feedbacku jak tutaj, że masz dużo efektów, że czujesz po prostu, co się z samochodem dzieje, kiedy on ma przyczepność, kiedy traci, doskonale to czujesz. W Fordzie tego nie czujesz zupełnie. Nie wiesz, kiedy samochód jest, kiedy samochód traci przyczepność na przednie koła, nie masz pojęcia, bo jakby musisz patrzeć na to, co się z autem dzieje, w którym momencie, nie? I to jest dobra kamera do driftowania w Fordzie, natomiast tutaj totalnie tego nie ogarniam i żeby zrobić jakiś konkurs driftowy tutaj w Drift 21 to naprawdę musisz używać tej kamery, gdzie się doskonale czuje samochód, co dla was widzów oglądanie driftu z takiej kamery, no myślę, że jest mało ciekawe, no nie? No bo co tutaj się dzieje? No nic się nie dzieje. Widzicie jakiś samochód, który równie dobrze mógłby być po prostu jakąś tam zwykłą teksturką. I tyle, mam przyczepioną tak sztywno kamerę do samochodu i to do oglądania jest takie mało ciekawe, ale dla mnie, dla kierowcy rajdowego w tym wypadku, jest to mega intuicyjne i mega fajne. Właśnie! W tej grze driftuje się intuicyjnie. Tak po jakimś czasie, jak sobie pograsz troszeczkę, nauczysz się mniej więcej tego handlingu, to masz taką
no, totalną władzę nad tym samochodem, zwłaszcza jeśli sobie go zrobisz typowo pod drift, tak jak ja sobie zrobiłem tą BMW-kę. Ona jeszcze nie jest przykokszona maksymalnie, bo pokazywałem wam na początku odcinka takie, no, typowo już konkursowe samochody, no nie? Typowo takie już pod jakieś zawody. A tutaj BMW-ka jest trochę tam porobiona, ale no bez szału. Ma tam jakąś V8-kę, też ją sobie musiałem zesłapować i sobie ją tak zrobiłem, no nie? Aha, właśnie. Mamy tu normalnie marchewy, posłuchajcie. Jest chyba słabo słychać w tej BMW-ce, bo ona jeszcze nie jest tak mocno porobiona. Mogłem wam pokazać w Mustangu chyba, którym driftowałem, tam to bardzo dobrze słychać. Mega, mega fajne, jak ktoś był na jakimś zlocie samochodowym i gdzieś tam widział auta driftowe, to by powiedział, że to jest 1:1 ten właśnie dźwięk. A nie jest to łatwo odwzorować w grze, dlatego że nie da się tego tak bezpośrednio nagrać żadnym mikrofonem. Tego takiego pierdu, bo za każdym razem jak to próbujesz nagrać, to masz po prostu mega, mega przestery. Więc oni musieli po prostu ten dźwięk jakoś z czegoś zrobić, nie? Sami po prostu gdzieś tam stukali w jakiś garnek. Nie no, śmieję się. Ale po prostu nie jest to takie proste, żeby zrobić ładne marchewy w grze wyścigowej. Chodzi mi o marchewy, bo tak niektórzy nie wiedzą. Chodzi mi o niespalone paliwo, które wypada przez układ wydech. Wtedy mamy ten taki dźwięk, taki wybuch, nie? Z rur wydechowych. Marchewy nie kojarzycie, kurde, jesteście na moim kanale już od jakiegoś czasu, powinniście wiedzieć, co to jest. Ej, nie potrafię na tej kamerze totalnie driftować. Gdzie w Fordzie tylko na tej potrafię kamerze driftować. Tutaj totalnie nie ogarnię. Także to jest samochód, który ja sobie zrobiłem od podstaw. Każda część, którą sobie tutaj wsadziłem do samochodu, miała wpływ na to, jak samochód się zachowuje. Mieszanka opon, szerokość opon, wielkość felgi, bo im większa felga, tym cięższy samochód. To wszystko ma wpływ na to, w jaki sposób samochód będzie reagował na nasze działania po prostu podczas, jak będziemy skręcać, jak będziemy zaciągać ręce. Tutaj trochę za płytko wziąłem ten zakręt. Ten sposób driftowania, jak widzicie, że tam sobie jeden zakręt pokonam dobrze, inny gorzej, to też musiałem troszeczkę przy tej grze posiedzieć, żeby się nauczyć. Nie jest to takie proste i się nie zrażajcie na początku, że wam nie będzie wychodzić, bo faktycznie jest trudno na początku, ale im dłużej będziesz latał, tym bardziej intuicyjne to się stanie i naprawdę jest miodnie teraz w tej grze. Musicie sobie ją koniecznie spróbować, tym bardziej, że na Steamie od godziny 19 2 września zaczyna się 40% promocja na tę grę. Koniecznie musicie sobie ją obadać i sprawdzić i zagrać. Mówię, ja w ogóle dużo czasu spędziłem przy tej BMW-ce. Bo chciałem ją sobie tak ładnie zrobić, podoba mi się ten model też tak z prawdziwości i pomyślałem, że ją sobie zrobię tutaj pod drift i proszę bardzo, udało się zrobić. No generalnie podczas tego tuningu to tak gra cię prowadzi za rączkę, no nie? Jeśli chodzi o składanie tych części, wybierasz sobie po prostu blok silnika, jaki cię interesuje, a reszta gra po prostu stwierdza, ok, teraz zainstaluj to, teraz zainstaluj tamto, no i będzie fantastycznie, no nie? Więc tutaj się nie macie czym martwić, jedyne co to musicie pamiętać, aby odpowiednie sportowe części założyć, żeby to w ogóle była jakakolwiek modyfikacja, nie? Najbardziej jednak podoba mi się tutaj tryb wyzwań, gdzie musimy zrobić coś konkretnego na jakimś torze. Mamy po prostu takie zawody. Chodźmy sobie na parking, tu jeszcze ani razu nie byłem, a pewnie będziemy mieli same drifty, takie 90 stopni albo coś, albo nawrotki. No i tak, tym jeszcze nie jeździliśmy 30. Zastanawiam się, jak brzmi tutaj silnik rotacyjny, o ile będzie tutaj zainstalowany. Weźmy sobie taką RX7. Tu możemy sobie wybrać wersję seryjną i wersję driftową. I wersja seryjna, no niestety ciężko jest opanować wersję seryjną. Moglibyśmy wziąć, przetestować, ale byście widzieli, jak po prostu nie daje rady opanować tego samochodu. A tu już mamy takie wersje typowo pod drift, więc jeśli wbijecie sobie pierwszy raz do tej gry i będziecie chcieli przetestować, jak mniej więcej się tutaj driftuje, co się tutaj robi, to wejdźcie sobie w szybki wyścig i przetestujcie sobie wersje driftowe. Zobaczymy, jak brzmi tutaj Wankel. Ja jeszcze ani razu nie jechałem Mazdą RX-7. Tutaj możemy sobie wybrać... O! Aha, bo tu są przejazdy. Dobra, nie robiłem jeszcze gymkany. Dobra, tutaj robimy te przejazdy jeden za drugim. Tu jest nawet jakaś próba czasowa, nie tylko drifty, że drifty, ale też musimy jakieś próby czasowe robić. Dobrze, no to przejdźmy sobie to wszystko razem, co wy na... I posłuchajmy Wankla.
Kurczę, jak ciasno. O ty kurczę, ej, co jest? Już koniec. No to, no, złote trofeum, ale totalnie mi się ten przejazd nie podobał. Zresztą, strasznie lekko chodzi ta Mazda RX-7, tak? Tak w stosunku do E92 to bardzo łatwo wyobracać RX-7. I tutaj? O, i chyba źle zajechałem. Gdzie jadę? Tokyo Drift, ej! Ja nie wiedziałem, że ten parking jest wielopiętrowy. Ja myślałem, że to jest tylko takie... What? Patrzcie, gdzie ja zajechałem. Ej, chyba źle zajechałem! Wyjechałem z konkursu! Nie wiem! Co ja tu robię? Ja nabijam punkty. Chyba nie zaliczyłem. Jeszcze jedno kółko, dawaj. O! O! Dobra, teraz tu. Myślałem, że dobra, pykło, meta. O, dojechałem. Ej, bardzo trudno jest. Nawrotki to nie jest moja mocna strona, zdecydowanie. I teraz mamy tak, teraz mamy taki gładszy zakręt. Ty czekaj, my będziemy jechać w dół teraz chyba. Tak patrząc na mapkę. Zahaczyłem dupką, poczułem to na kierownicy od razu. Ale nie są takie gładkie te zakręty, są strasznie ostre. To też są takie nawroty. Pamiętajcie, żeby sobie przypisać przycisk do kierownicy, który będzie wam resetował samochód. To jest wbrew pozorom bardzo ważne. Ziomek, proszę bardzo, porobione. Jest gold medal. To mi wystarczy. Ojej, jest... Kliknąłem powtórkę. Ej, poszło nawet lepiej, wydaje mi się. Ale punktów chyba mniej, co? No mniej. Ledwo zaliczyłem. Nie zaliczyłem. Srebrny medal. Ej, ale te drifty mi się bardziej podobały teraz. Tam chyba, a nie zaliczyłem strefy driftowej. Teraz nie, ej, wtedy pojechałem tak byle jak, a teraz zrobiłem parę prób i kurczę się nie udało. W ogóle tutaj to wygląda na mapce, jakbyśmy mieli naprawdę takie gładkie zakręty, a to są tak naprawdę nawrotki. Ja chcę, żeby jeden konkurs był przez przez wjazd na wyższy poziom. Gdzie teraz? A tu. Coś tam nie zaliczyłem. Jak tu jest ciasno! Ależ to jest piękne. I patrz, teraz byle jak pojechałem i złote trofeum. Pierwszy raz tutaj. Jedziemy dalej, kurczę. Jest złoto, no. Nie zaliczyłem jednej strefy, nieważne. Ej, ale feeling z jazdy, tak jak wy oglądacie, to ja wiem, że to tak wygląda, nie ciekawie, ta kamera przyspawana jest ze samochodu. Nie widać tego samochodu z tyłu, nie widać tego dymu, no nie? Ale feeling z driftu jest naprawdę przecudny. O, tu jest legendarnie ciasno! Ten słup jest praktycznie na środku drogi. Czekaj. Teraz tu, oj, w tą stronę. Szykowałem się w drugą zupełnie. Ajajaj. Trzeba sobie chyba, wiecie, za pierwszym razem to trzeba przejechać w ogóle... Trzeba przejechać w ogóle tor? Tak sobie, o, normalnie. Teraz tak zrobimy. Żeby zobaczyć, jak tu w ogóle jechać. I tak, jedziemy sobie. Pyk, 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 pyk. Tu sobie skręcamy. Tu sobie skręcamy. Tu jedziemy i chyba tu jest strefa drift. Tu już myślałem, że w dół będziemy mogli. Tu jedziemy, okej. Okay. Tu znowu nawrotka. Tak chyba trzeba robić za pierwszym razem. Dobra, i mamy metę. I teraz powinno być dobrze. Jedziemy. A, już nie będzie wystarczająco punktu.
Kurde, chyba mało punktów. A nie, dobrze zdobyłem punktów. Jechałem bardzo powoli. Ten drift, nie wiem czy on wyglądał efektownie, ale był efektywny. Kurde, jakie to jest, ej. Ale tu jest strasznie ciasno. To jest chyba najtrudniejsza próba driftowa, w jakiej brałem udział, bo naprawdę trzeba nieźle tutaj samochodem manewrować, żeby się zmieścić. Ja nawet przez chwilę zapomniałem, że nagrywam odcinek. Tak się tu wkręciłem. Jest to mega, mega fajne wyzwanie i takie masz wrażenie, jakbyś naprawdę uczestniczył w jakichś zawodach Tokyo Drift czy coś takiego. Mega, mega fajne, mega, mega spoko. Dobra, tutaj mamy to, czyli tam mieliśmy taki dosyć gładki zakręt. Najgorszy jest ten filar tutaj. On tak odstaje, no teraz to nie wygląda on fajnie, ale ten łuk tutaj trzeba pokonać bardzo płytko, z bardzo małym kątem, żeby się tam zmieścić, ale jednak trzeba driftować. Tutaj mamy totalną nawrotkę. Samochód łatwo jest obrócić, ale też ma ogromny promień skrętu. Znaczy może inaczej, kąt skrętu kół jest bardzo duży. Promień skrętu jest właśnie chyba niewielki dzięki temu. Tutaj słabo. Zobaczcie, jak mocno koła się skręcają. Ale mi się wydaje, że punktacja jest trochę zaniżona. Na ten złoty puchar można by było troszeczkę dać wyżej. Chyba że w trybie kariery jeszcze można coś tam więcej. A ja myślę, że zdecydowanie wrócimy sobie do Drift 21. Bo ja mam ochotę, ja mam nadzieję, że będą rozwijać tę grę. Że zobaczymy jakieś nowe update'y, nowe traski i inne takie rzeczy. Gościu, kiss the wall. Oj, tutaj nie dałem rady, mogłem trochę więcej gazu dodać. Ale można wszystko driftem przelecieć na sam dół, zobaczcie. I tak samo można wszystko driftem polecieć na samą górę. Tutaj mamy zablokowany podjazd. Spróbujmy na jedynce tu. Tylko trzeba na tych piętrach trochę więcej gazu dodać, żeby samochód zwrotował. A poza tym super. To co, nawrotka? A, bo tutaj mamy z drugiej strony zjazd, kurde, nie pomyślałem. Zjazd z góry jest trochę trudniejszy, bo bardziej miota samochodem. Ale poza tym kozak, zobacz na to. Gdzie ja? Ja w ogóle jestem cały czas w konkursie. Zapomniałem o tym konkursie, gościu. Ale to lata pięknie, ty. Zobaczcie, samochód robi to, co chce. Znaczy to tak, no ten samochód jest mocno porobiony, więc tutaj no, praktycznie sam jeździ, no nie? Ale jakbyśmy zaczynali od początku, no to jest trochę słabo. A jeszcze zerknę sobie na ten tryb kariery i zobaczymy sobie, jak to tam wygląda. A na obecną chwilę chciałem wam tylko zaprezentować Drift 21, bo jest naprawdę tłusto. Musicie sobie sprawdzić koniecznie. Obadajcie, zwłaszcza osoby, które mają kierownicę. Trzymajcie się, na razie. Hejas.